Pierwsza część Mortal Kombat ujrzała światło dzienne w 1992 roku na ekranach automatów w salonach gier. Nikt się wówczas nie spodziewał, że w przeciągu kilku lat osiągnie status legendy gatunku bijatyk. Zauważywszy zainteresowanie marką, która zrewolucjonizowała cały rynek, twórcy postanowili ułatwić spragnionym krwi klientom dostęp do ulubionej gry. W tym samym roku zajrzała na ekrany konsol Sega, w następnym zaś pojawiła się na PC-tach, innych konsolach stacjonarnych i na handheldzie Game Boy Classic. Jak wyszło, można się było spodziewać. Mała moc Game Boya mogła dostarczyć jedynie procent tego, do czego przywykli gracze na większych platformach. Mimo negatywnych recenzji, w 1997 roku wyszła reedycja zawierająca część pierwszą i drugą. Była to wersja bardzo okrojona w stosunku do oryginału. Brak efektów krwi, jakiejkolwiek płynności w grze, mocno wybrakowane ciosy, np. brak górnego i dolnego kopnięcia, po prostu jeden typ uderzenia, nieobecność Johnny'ego Cage'a i Reptile'a, planszowych Fatality, czyli serca całej serii. Warto wspomnieć, że dostępne były jedynie trzy plansze: Courtyard, Pit 1 i Goro's Lair. 99 999 999 to maksymalna liczba punktów do zdobycia. Ciekawe, czy ktokolwiek podjął się tego wyzwania. W odróżnieniu do arcade'owych wersji, na Game Boyu można było zagrać samym Goro. Aby tego dokonać, należało najpierw pokonać Shansunga, następnie wcisnąć przycisk góra-lewo, Select i A, gdy pojawi się napis The End, i trzymać do czasu, aż ekran zrobi się czarny. Po naciśnięciu Start pojawia się sam książę Shao Kahn. Dodatkowo przeciwnicy zostali przechrzczeni. Przykładowo Kano staje się Bobem, a Liu Kang Karlem. Do tej pory odnotowano jeden, któremu przypisano nazwę Double Hit. Gdy wykonamy ruch specjalny, np. kula ognia, po uderzeniu przeciwnika należy natychmiast nacisnąć A. Zranimy oponenta niezależnie od odległości, która nas dzieli. Według serwisu howlongtobeat.com przejście gry zajmuje średnio 57 minut. Ponadto, przy użyciu kabla Link możemy wraz z drugim masochistą zmierzyć się w pojedynku na śmierć, to znaczy omdlenie i życie. Ale czy naprawdę warto tyle czasu męczyć palce? Według serwisu GameValueNow.com średnia cena za sam kartridż wynosi około 25 zł, a w wersji pudełkowej z instrukcją około 76 zł. Opłaca się? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym wydaniu gry i całej serii. Fatality.